Do wyboru na szczeblu sejmików wojewódzkich Polska Razem idzie w koalicji prawicowej z PiS-em i Solidarną Polską. W gminach partia ma udzielać poparcia zgodnie z opinią lokalnych polityków. Andrzej Kosztowniak poparcie uzyskał, bo jak mówi Jarosław Gowin, w samorządzie liczy się to, czy ktoś jest dobrym gospodarzem. Pan prezydent Kosztowniak przez 8 lat dowiódł, że potrafi działać dla dobra mieszkańców Radomia, że jest właśnie kimś, kto potrafi łączyć ponad podziałami politycznymi, że jest też kimś skoncentrowanym na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Prezes Polski Razem oficjalnie popiera Andrzeja Kosztowniaka, a członkowie partii prezentują swoich kandydatów do Rady Miasta, którzy znaleźli się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Wśród naszych kandydatów pragnę wymienić rekomendowanych, popieranych przez nas dotychczasowego radnego pana Jana Maniaka, panią Henrykę Glogier, panią Edytę Tkaczyk-Zych, panią Joannę Kotkowską, pana Jana Pęksyka i pana Dariusza Wydrę. W wyborach do powiatów Polska Razem Jarosława Gowina startuje w koalicji z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową.